Do wyboru jest sporo naszyjniki, pierścioneczki, bransoletki. Na co się zdecydować? Czy nasz typ sylwetki mówi nam o tym, jaką biżuterię należy wybierać? Zapraszam na najnowszy wideo poradnik. Czy coś tak małego jak biżuteria może mieć wpływ na to, jak stylizujesz pod względem oczywiście zasad sylwetkowych, typologii sylwetkowej, swoje, swoje ciało? I tak, i nie. Bo z jednej strony oczywiście są zasady i ja zaraz bardzo chętnie je tutaj wyłuszczę, natomiast mogłabym też powiedzieć, że. Czym mniejsza biżuteria, tym ma mniejsze znaczenie, i myślę, że jeżeli weźmiemy pod uwagę wszystkie zasady sylwetkowe na świecie, to akurat te biżuteryjne możesz potraktować. Z tak, no, pobłażaniem po prostu. I teraz, jeżeli chodzi o biżuterię, to jest kilka aspektów, na które powinnyśmy zwrócić uwagę. Po pierwsze, właśnie typologia sylwetek, po drugie, wzrost, a po trzecie, a właściwie najważniejsze, to to, jak duże, jak wyrazista jest Twoja biżuteria. I właściwie mogłabym powiedzieć nie tylko biżuterię, ale wszystko, co jest biżuteryjne. Bo możesz mieć biżuteryjną torebkę, czyli bardzo ozdobną, możesz mieć nakrycie głowy, okulary, które też są ozdobami na Twoim ciele, ale też możesz mieć ozdobną pasek albo na przykład e, wyszytą cekinami e, kieszonkę, e, na przykład na Twoich spodniach. Mogą być różne rzeczy, które możemy włożyć do takiego jednego worka biżuteria. E, powiedzmy, czyli niekoniecznie to będą tylko te pierścionki, bransoletki, naszyjniki, e, kolczyki i tak ale też wszystko co przyciąga uwagę jakąś ozdobą, jest jakąś ozdobą na Twojej sylwetce. No i oczywiście typologia sylwetek. Co, co do zasady Sylwetki proporcjonalne, czyli te, których ramiona równoważą biodra, czyli okolice barki ramiona i biodra są mniej więcej w jednej linii. Jeżeli hmm, weźmiesz pod uwagę taką po prostu, jakbyś przyłożyła się do ściany, to jesteś w jednej linii. No a sylwetki, które mają jakąś dysproporcję, czyli na przykład są sylwetkami w kształcie A, czyli wąskie ramiona, szerokie biodra, albo w kształcie Y tudzież T, czyli szerokie ramiona, wąskie biodra, no to już to ma znaczenie. I teraz, jeżeli nie wiesz, jakim jesteś typem sylwetki, to oczywiście ja będę zapraszała Cię do tego, żebyś określiła ze mną swój typ sylwetki. Możesz to zrobić jako usługę. Ona może być zupełnie zrobiona online, czyli na podstawie zdjęć, a możemy spotkać się też na żywo. Ale, ale, uwaga, będę bardziej zapraszała Cię do tego, żebyś zwróciła uwagę na coś takiego jak klub stylowych kobiet. Szczegóły są na stronie ksk.kodstylu.pl. Ale to, na co chcę zwrócić dzisiaj Twoją uwagę, to właśnie to, że w ramach Klubu Stylowych Kobiet, możesz określić sobie za darmo Twój typ sylwetki. No a na ten moment przynajmniej dołączenie do klubu jest tańsze od usługi określania typu sylwetki, więc jest to naprawdę bardzo dobry deal, że tak tutaj kolokwialnie powiem. Także oczywiście w klubie jest milion innych rzeczy. Jeżeli znasz już swój typ sylwetki, to również zaproszę Cię na stronę ksk.kodstylu.pl, żeby dołączyć do, do nas i popracować nad swoją szafą. No ale właśnie, wracając do biżuterii. Sylwetka, jeżeli mamy sylwetkę w tym kształcie, czyli jest mniej u góry, więcej na dole, jeżeli chodzi o krągłości, szerokości sylwetki, no to oczywiście tam, gdzie już jest szeroko, zazwyczaj nie chcemy zwracać uwagi. Więc wszystko, co jest ozdobne na linii brzucha, podbrzusza, bioder, pośladków, no nie chcemy. Czyli jeżeli chodzi o biżuterię, to oczywiście będą odpadały bardzo wyraziste pierścionki, duże pierścionki, duże pierścionków, bransoletki, Zegarki, wszystko co jest bardzo widoczne właśnie w tej okolicy, no bo jednak ręce nosimy na dół, ale też właśnie wszelkiego rodzaju ozdoby na wysokości bioder typu paski, kieszonki, naszywki, cekinki itd. No i będzie, jeżeli chodzi o właśnie tę sylwetkę, czyli kształt A. No to będzie bardzo um, dobrze działało na sylwetkę, jeżeli te ozdoby pojawią się tutaj, czyli będą duże kolczyki, widoczne kolczyki, e, turbany, opaski, e, okulary, naszyjniki, naszywki, wszelkiego rodzaju biżuteryjne dekolty, które już masz po prostu jakieś perełki wszyte e, w te okolice, to właśnie sylwetki, a perełki u góry, nie na dole. Natomiast zupełnie odwrotnie jest z sylwetkami Y i T, czyli tymi sylwetkami, które są szersze u góry, węższe na dole, czyli robią zupełnie na odwrót, nie ozdabiają się tam, gdzie już jest szeroko, ozdabiają się tam, gdzie już, gdzie po prostu jakby jest jakiś rodzaj dysproporcji, jeżeli chodzi o szerokość sylwetki i właściwie sylwetkowo można by było powiedzieć, że to są najważniejsze zasady, no bo jeżeli jesteś proporcjonalna, no to jak najbardziej możesz stosować każdą, każdy rodzaj Biżuterii. To znaczy, zawsze możesz, ale zawsze możesz, ale są pewne zasady, które właśnie em, no, wskazują, gdzie, w którym miejscu biżuteria będzie bardziej korzystna, jeżeli jest nierównowaga w twojej sylwetce. Ale, ale ma też znaczenie wzrost. czyli jeżeli jesteś kobietą, która jest bardzo wysoka, no to możesz chcieć się trochę zniżać. Bardzo wysoka, czyli takie, nie wiem, 1,75 m, 8 m, 80 no to może chcesz się zniżać, czyli używaj wszelkiego rodzaju przyciągaczy wzroku czyli właśnie jakichś takich elementów, Biżuteryjnych na dole sylwetki, a jeżeli jesteś bardzo niska, czyli Poniżej 1,60 m, no to będę polecała noszenie biżuterii u góry, właśnie, czyli przyciąganie wzroku osoby patrzącej do góry. Wtedy też no, nie zniżamy się po prostu optycznie, ale będę podkreślała bardzo mocno, że ogromne znaczenie ma to, jak duża jest biżuteria, czyli mały pierścionek, mała branzoletka, łańcuszek celebrytka, małe wkrętki, które ledwo widać nie, nie będą miały takiego wielkiego znaczenia jak wielkie kolczyki. Koła, pióra, właśnie w jakieś spektakularne opaski, kapelusze. Tutaj, czym bardziej widzialna biżuteria, ozdoba, tym większe znaczenie ma dla naszych rozwiązań stylizacyjnych. Także zasady biżuteryjne, jeżeli chodzi o określanie typu sylwetki, zasady sylwetkowe, są bardzo, bardzo proste. Przyciągaj uwagę tam, gdzie chcesz, żeby ludzie patrzyli. Jeżeli chcesz, żeby um, powiększyć się optycznie, dodać sobie objętości, w jakim miejscu pac, dajesz tam właśnie e, biżuterię bądź inną ozdobę w stylu e, biżuteryjnym i to właściwie Tyle na dzisiaj. Nieustannie zapraszam Cię do mojego ulubionego projektu, czyli do klubu stylowych kobiet, do wspólnej ze mną i z moim zespołem pracy nad Twoją szafą, nad Twoim stylem, nad porządkami, bo właśnie to wszystko robimy w klubie. A jeżeli chcesz poznać szczegóły, no to cóż, zapraszam na stronę ksk.kodstylu.pl. No i oczywiście, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, to ja zapraszam. Daj sobie też powiadomienia, włącz sobie powiadomienia, czyli dzwoneczek, Żebyś wiedziała, gdy pojawi się następny poradnik na naszym blogu. Dziękuję bardzo, do zobaczenia następnym razem. Pa pa!